27 listopada, lis w kurniku. No, zgłosimy inspekcji weterynaryjnej, że mamy delikwenta, który skusił się, no, tym razem nie na kurę, ale po prostu na szyszkę kukurydzy. Nie wiemy, czy przynosi koronawirusa lub inne patogeny, dlatego zgłosimy ten przypadek odpowiednim służbom, ponieważ co roku ponosimy straty związane z ubytkiem drobiu, kur i kaczek porywanych przez wygłodniałe lisy rozmnożone nadmiernie za przyczyną nieuzasadnionych zupełnie akcji szczepień przeciwko wściekliźnie, na których pewne grupy interesów zarabiają miliony. A cały proceder uniemożliwia chów kur i kaczek na wolnym wybiegu. Dziękuję za uwagę.